Dzień dobry, witam wszystkich, nazywam się Michał Garczarczyk. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć kilka słów o łuparkach marki Krpan. Marka Krpan jest to wiodący producent osprzętu do pracy w lesie, jak i do produkcji drewna kominkowego. Łuparka Krpan CV14 jest to łuparka, która łupie drewno z siłą 13 ton. Ten siłownik, tak jak naklejka mówi, ma dwie prędkości. Dla gołego oka jest to niezauważalne, ale jeżeli napotka cięższą przeszkodę, ona idzie z większą siłą. Tu mamy zabezpieczenie, że w momencie, gdy łupiemy metrowy klocek, nie poleci nam gdzieś w bok. To jest jedno zabezpieczenie. Z drugiej strony, ten element tutaj podnosi kłodę. W momencie, gdy cofamy tłoczysko do samej góry, kłoda nam się podnosi do kąta tam 45 stopni. Możemy to zregulować sobie do prawie że do pionu. Podnosi nam kłodę do takiej pozycji, że operator śmiało po prostu weźmie ręką i sobie ustawi do pionu pod tłoczysko. Tu z boku mamy regulację, którą ustawiamy, czy chcemy, żeby nam się tłoczysko cofało do samej góry, bo w momencie, gdy łupiemy małe klocki, nie musimy cofać całego tłoczyska. Oczywiście ma podwójne zabezpieczenie, dlatego że w momencie, gdy operator ma dwie ręce na dźwigniach, dopiero pracujemy, co zabezpiecza operatora przed ewentualnym podłożeniem ręki pod nóż łupiący. W asortymencie marki Krpan są łuparki od 13 ton siła łupania do 25. Mogą być to modele zasilane silnikiem elektrycznym, pomocą wałka WOM lub mix i wałek WOM i silnik elektryczny. Po prostu trzeba nam powiedzieć, co chcecie, to Wam załatwimy. Ten model, który tutaj akurat dzisiaj Państwu przedstawiam, oryginalnie jest na silnik elektryczny. My zastosowaliśmy go również na hydraulikę siłową, czyli możemy go podpiąć do dowolnego urządzenia, które posiada wyjścia hydrauliczne. Dzięki swoim małym wymiarom bardzo łatwo jest przetransportować maszynę w dowolne miejsce, w którym chcemy pracować. Zobaczcie, jak to się robi. To wszystko.